Hej, przyda nam się pomoc w rozwiązaniu tej zakręconej zagadki. Zanim zaczniemy, wpisz swoje imię. Cześć moi drodzy, zapraszam was i witam was w drugim odcinku i prawdopodobnie ostatnim odcinku gry Scooby-Doo i piramidalna zagadka. Tym razem, krótko przypomnę, wybraliśmy się wraz z szaloną ekipą Scoobiego do Egiptu. Człowieku, jeśli przerwałeś i zachowałeś grę w środku zagadki, wybierz swoje imię z listy. Czy wy to słyszycie? Ale ty jesteś kudła, ty niegrzeczny. Ale wiem, że jesteś głodny, więc można ci to wybaczyć. A jeszcze chciałam powiedzieć, że wybraliśmy się do Egiptu odwiedzić kuzynkę Velmy Delmę. Prawda? Cóż za niespotykane podobieństwo imion, aż dziwne. I nie człowieku, tylko imion, bo z wyglądu... i zachowałeś grę w środku zagadki, I z wyglądu jest też identyczna. Ja lubię długie wstępy i długie zakończenia, więc lubię sobie z wami pogadać. No i co? Jesteśmy już o kroczek. No dobra, o krok od rozwiązania tej zagadki. No i co? Ruszamy. Człowiek wybiera. No to czat, ekstra, git, ruchy wojsko i dalej jazda! No właśnie, skończyliśmy na tym, że chciałam porozmawiać z tą uroczą parką z Kansas, nie z Teksasu. Już się nauczyłam, więc tutaj porozmawiamy. Tak sobie patrzę, czy coś się tutaj zmieniło od tego momentu, oprócz tego, że oni tutaj są. Chyba nie, więc sobie pogłaskamy. Nie ma co, żar się leje. Nie mogę sobie pogadać? Stare melodie przypominają mi szczęśliwe czasy. Dlaczego nie mogę z nim pogadać? Ej, halo. Muszę im coś dać? Co oni mogą chcieć? Serwetkę raczej je. Latarkę? Ja nie mam pojęcia. To nie jest dobry pomysł. Na pewno. Dziennik? Nie. 14. Dziennik to nie wiem komu mogłem dać. A nie mogę go w ogóle wziąć. O kurczę. No dobra, no to sobie z nimi nie pogadamy w takim razie. Dobra, no to wychodzimy. Wychodzimy, a mnie nadal kiszki marsza grają. Bo nie mam też monety, żeby... skorzystać z tego automatu, nie? O, może przerwa obiadowa się już skończyła, a może tutaj w dywanach już ktoś jest? W dywanach. O, jest, no i dobrze. Witajcie w królestwie dywanów i chodników. Znajdziecie tu wszystko, czym można wyścielić podłogę. Jaka jest różnica między dywanem a chodnikiem? Około 2 metry długości. Mhm. Myślałam, że około i poda, wiecie, cenę. Ale dobrze, w takim razie, co to? Kolejny skarabeusz. Nic tam więcej nie powiesz. A jak chcę dywan, to co? Aha. Powiesz coś jeszcze? Przyjaciele. Nie. Nadal węszycie, jak widzę. Skąd wiesz? A co mogę ci dać? Nic nie będziesz chciał raczej. Nie mogę z tobą pogadać. Rozejrzyjmy się jeszcze raz. No to myślę, że trzeba iść do tego portu. Jalla, czyli naprzód. To jakieś totalne déjà vu. Tak, tylko gdzie był statek, kto wie? Dalej, tak? Kochani. Nie wiem, a może coś z tym sfinksem już? O, jaki ten sfinks wielki! W Egipcie archeolodzy odkryli wiele sfinksów, ale ten jest największy. Dobra, tutaj był port. Wracamy chyba, na statek. Nie? Świeże ryby! Racja, Scooby. Morze, nasze morze, co, Scooby? Ahoj! To jest rzeka. Naprawdę? No powiedz jeszcze, że Nil. Idziemy na statek? Już ktoś tu jest? Możemy iść? Ahoj! Słyszeliście coś? Ahoj! Co to? Głos dochodzi ze statku. Wyciągnijcie mnie stąd! Chyba ktoś ma kłopoty. Podciągnijcie mnie! Klikajcie na rybach i przerzucajcie je do beczek. Kiedy w beczce znajdzie się odpowiednia liczba ryb, ich ciężar podciągnie mnie w górę. No, tak. No, ale to nie za trudne. Bo, no cóż.
Ta gierka jest chyba od 6 lat, więc 6-latek może mieć coś taki z tym czymś takim problem. No ale ja mam troszeczkę Dobrze. Więcej. Troszeczkę więcej. Więc myślę, że sobie poradzę i to całkiem nieźle. Dobrze! Tak trzymać! Jeszcze kilka prób? Jakie rybki dorodne, grubaski jakie. Dobrze! Tak trzymać! Jeszcze kilka prób? Już mógłbyś sam wyjść tak naprawdę, już bez przesady. Widzicie jaki jest? Wygodnicki? Dobrze! No teraz to już, no, zobaczcie. Tak trzymać! Jeszcze kilka prób? Dobrze! Dzięki, przyjaciele! No heja. Bawiliście mnie z nie lada opresji. Jakiś zabandażowany łobuziak wepchnął mnie do ładowni. Mumia? Rzeczywiście wyglądał jak mumia. Zjawiliście się w samą porę. Radziliście sobie z linami jak wytrawni majtkowie. Nazywam się Ismael Maszt. Przewożę różne towary na drugą stronę Nilu. Co teraz ma pan w ładowni? A to i owo. A wy co porabiacie w tej części świata? Zbieramy informacje na temat tej dziwnej mumii. Tej zabandażowanej kukły? Ostatnio cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Widziałem, jak jacyś ludzie robili wykopy wokół ruin. Nieciekawe typki, to pewne. Może nam pan pokazać, gdzie dokładnie są te ruiny? Chcecie, to zabiorę was na drugi brzeg. Wskakujcie na łajbę. Co? Co? To znaczy, wsiadajcie na statek. Płyniemy ze znajomym. Ej, pogoda wprost wymarzona na rejs. Razem Ejho. To będzie jakieś 2,50. Nic podobnego. Sam straciłem ze 3 kilo. Ja też. Kapitanowi chodziło o należność. Przyzwoita cena. A nie chcę was zostawiać z pustymi rękami. Dam wam coś, co może wam się przydać w rozwiązaniu zagadki. Znalazłem Bardzo to chętnie. Na nabrzeżu. Podejrzani i wskazówki. Kto tak bardzo lubi kosmitów, że kupiłby nalepkę Zatrąb, jeśli jesteś marsjaninem? A. No to teraz trochę mnie ta wskazówka zmyliła. No bo wskazuje na, no, rozgwiazdę. Ale no... Kto tak bardzo lubi kosmitów? Ismael Maszt, kapitan żeglugi! No to teraz mam zagwozdkę. Mamciu, co tu się wyrabia? Najwyraźniej ktoś prowadzi wykopaliska archeologiczne. Ej, ciekawe czego szukają? Czegokolwiek by nie szukali. Coś mi mówi, że to ma związek z naszą zagadką. No raczej nie inaczej, ale głos tego całego kapitana skojarzył mi się bardzo z Fredem Flintstone'em i wydaje mi się, że to jest ten sam aktor dubbingowy. Będę musiała sprawdzić. Kamyczki. Co to za badziewie? Węgiel. Można nim pisać i rysować. Weźmy go ze sobą. No, serio? Wziąłem węgiel? Pisać i rysować. No. Pisać i rysować? Może dałoby się przerysować tę mapę. Wiecie, ta, która była za ciężka, żeby ją wziąć, nie? Możemy w ogóle gdzieś tutaj iść? O, niebo? Mogę sobie pomacać na niebo? Dlaczego nie mogę iść tam? Gdzie mogę iść? Wracać z powrotem? Nie chcę wracać z powrotem. Nie chcę iść na wykopaliska. Może jeszcze nie mogę, może jeszcze nie... Nie wiem, nie osiągnęłam jakiegoś... łapu poziomu z poprzedniej lokalizacji. Bo nigdzie nie ma strzałki, żeby można było iść. Myślisz, że jeszcze coś znajdziemy? Myślę, że przydałaby się mapa. Wracamy na statek, kochani. Będziemy Szkoda, tak że nie znaleźliście tego, czego szukaliście. Nie wracamy z pustymi rękami. Ale z pustymi brzuchami? Bez obawy. Jestem pewien, że jeszcze tu wrócimy. Tam do czarta. Zapomniałem wam wydać resztę.
Mogą być egipskie monety? Na pewno się przydadzą. To załatwione. Tak. Akurat tego potrzebowałam. Super, ale na 100% to jest Fred Flintstone. Zobaczcie, znaczy posłuchajcie. Dobra. Wołajcie na mnie Ismael. Wołajcie mnie do jutra. Wołajcie jak głośno chcecie, ale nie wołajcie mnie za późno na obiad. Ale już miałeś przerwę obiadową. No dobra, ruszajmy, bo mamy tutaj i węgiel, mamy i pieniążki. Wiem, że wszyscy kochają, jak mówię pieniążki. Co tam skubiś? Skubiś, dubiś. Idziemy. Trzeba sprawdzić, co jest z tyłu. Moglibyśmy to sobie podarować. Jesteśmy. Nic się tu nie zmieniło. Nadal nie wiemy, co znaczą te symbole. Musi być jakiś sposób na rozszyfrowanie ich. Spoko, ja chciałam w ogóle sobie stąd wyjść, ale widocznie kliknęłam w złą stronę. No i cóż, bywa i tak. Dalej, kochani, pora się ruszyć. Ekstra! Tak, tutaj. Znam to miejsce. Jasne, Scooby. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Coś mi się zdaje, że wracamy do miasta. Jeść! Ej, może tym razem coś wtrząchniemy. Może Velma wam pozwoli, może w mieście znajdziemy jakieś wskazówki. Tak. Wskazówki? Tak, może Velma w końcu wam pozwoli coś zjeść, bo mamy pieniążka do automatu. Nie chodźmy. Pogardzę szklaneczką Asir. Na zdrowie! Asir to znaczy sok. Ciekawe, czy mają tu piwo korzenne. Pizza! Pizzą też nie pogardzę. O, widzę, że jesteś bardziej przychylna teraz. Piwo korzenne, no wiecie co, dzieciom takie rzeczy. Dobra, chodźmy to do automatu. Wygląda na łamigłówkę. Tak, moja główka już się złamała. Ach ty śmieszku, ty. No... O, nawet Gierka wie od razu, że trzeba wrzucić pieniążka. Żeby zatrzymać migające światełka, naciśnij duży guzik. Dookoła, dookoła, złap mnie, złap! Nagroda woła! A jak mam nacisnąć, jak tu nie ma myszki? O, jest myszka. No ale to moment, ale co? Jupi! Udało się! To jakiś kamulec. Scooby chrupki? To lepsze niż Scooby chrupki. Połówka medalionu ze skarabeuszem. Założę się, że to jakaś wskazówka. Ciekawe, skąd się tu wziął? Ktoś handlował pewnie, ale dobra, mamy już całość. Tam nie mamy już pieniążka, żeby hamburgera złowić. Pogadamy, nie czy nie pogadamy? Żar się leje. Nie, muszę im coś dać i zapewne nie jest stare to węgiel. Stare przypominają mi szczęśliwe czasy. O, mogę iść dalej? Zamówmy piwo korzenne. Ja stawiam. A, jednak mogę. Jesteś podobna do młodej przewodniczki, która nas oprowadzała. Mówi pan o mojej kuzynce? Widzieli ją państwo? Nie wiem, czy to była twoja kuzynka. Być może. Wczoraj mieliśmy się z nią spotkać przy Sfinksie. Niestety się nie pojawiła. Bardzo żałuję. Tak miło się z nią gawędziło. Przyjechaliśmy z Kansas, wiecie. Tak, jesteśmy turystami. Nigdy bym nie zgadł. Bez jej pomocy nie trafilibyśmy do wielu miejsc. Ciekawe, gdzie ona się teraz podziewa. Też się zastanawiamy. Dziś mamy rocznicę ślubu. 32 lata minęły jak jeden dzień. Nie możemy sobie przypomnieć melodii, przy której dźwiękach kiedyś tańczyliśmy. Próbujemy ją odtworzyć, brzdąkając łyżką o butelki. Pomożecie nam? A dostaniemy wskazówkę? Kilka dźwięków. Ciekawe, czy będziecie umieli powtórzyć kolejność. Nie umiem. Ej, ja nie umiem. Nie pamiętam. To nie to. Spróbujmy jeszcze raz. O.
Tak, hurra! O, to ta melodia, dziękujemy! Pięknie wam dziękujemy. Taka ładna melodia. Proszę, weźcie ten drobiazg. Może pomoże wam odnaleźć waszą znajomą. Podejrzani i wskazówki. Jaki sklepikarz mógł zgubić tę pamiątkę? Chyba nie zeszła sama z półki. No ale to jest przecież od Józefa na pewno. Jaki sklepikarz mógł zgubić tę pamiątkę? Chyba nie zeszła sama z półki. Ej, te wskazówki są takie, że są mylące. Bob jedna Picklingowie, turyści z Kansas. Tutaj jest w ogóle kawałek nazwiska, jakby Pickl, tak? Picklingowie. No i to PK. No i to bardziej wskazuje na nich, tak? To wskazuje na nią, a to wskazuje na niego. Więc im więcej po prostu wskazówek na kogo będzie wskazywać, tym ta osoba jest... Jak skończysz przeglądać listę podejrzeń... Już skończyłam. Jesteś taki niecierpliwy, kudłaty, ostatnio, że aż po prostu... Skandal. Wychodzimy, a mnie nadal kiszki marsza grają. Adelma się nie upiła, widzicie? Co my tutaj mamy? Musimy iść do mapy, nie? Do mapy, tak, tak. A gdzie była mapa, kto Jalla, wie? Jalla, czyli naprzód. Była w piramidzie. Jasne, Scooby. Wróciliśmy do punktu wyjścia. A piramida była gdzie? Dalej, tak. Kochani. Musimy działać szybciej niż mumia. Na pewno idziemy do kochani, mamy zagadkę do rozwiązania. Rozwiążmy ją przed obiadem. Umieram z głodu. Mam wrażenie, że wywierają na mnie presję. No nie wiem. O, tak tu. No to idziemy do piramidy. Dokąd teraz? Na obiad. Pobieram, Scooby. Rozdzielmy się. Velma, weź kudłatego i Scoobiego i sprawdźcie, co tam jest. Nie, ja chciałam z Daphne iść. Patrzcie, ile tu sarkofagów. Czego? Sarkofagi to starożytne trumny. A nie ma już tego wejścia? O kurczę. No widzicie. I tutaj już nic nie zrobi. No dobra, to chodźmy... Ej, zostawmy w spokoju tego. Mumię i wiejmy, Scooby! Jasne! Dobra, chodź, Fred, zajrzyjmy jeszcze raz do komory sługi. Może coś przeoczyliśmy? Dobra. No i co, na serwetce będziemy malować węglem? Nie wiem, czy to by się udało. A gdzie jest serwetka? Już jest? To jest serwetka? Węgiel jest serwetka? No dobra. Mamy serwetkę i węgiel, Fred. Użyjmy ich do przerysowania mapy. Sprytne. To był świetny pomysł. Patrz, to chyba ważna wskazówka. Kamień z pensety. Ciekawe, co to? Przekonamy się. Na pewno go znajdziemy, bo mamy kopię mapy. Z pęsetty? Nie mam pojęcia, co to może być, ale możemy chyba już teraz płynąć. Wrócimy do głównego korytarza. Chodźmy. Skoro mamy mapę, to możemy płynąć już. Więc wychodzimy stąd. Ruszmy się, kochani. Widzicie, mówiłam, że to może będzie, znaczy, że to będzie ostatni odcinek. A widzicie, idzie mi, tak powiem wam, średnio ruszmy na... Ruszmy się, kochani. Na pana jeża, mówię, no. Gdzie była wielka woda? Wielkie kocisko? Zgadza się, Scooby. Wracamy do wielkiego kociska. Nazywają go Sfinksem. Wielkie kocisko. Jaki ten Sfinks wielki! W Egipcie archeolodzy odkryli wiele Sfinksów, ale ten jest największy. My już tu wiemy, Velmo. Wracamy na statek. Świeże ryby? Racja, Scooby. Musimy się jakoś przedostać na drugi brzeg. Może kapitan Maszt weźmie nas na swój statek? No może. Jak tam pani Masztu? Wołajcie na mnie, Ismael. Wołajcie mnie do jutra. Wołajcie jak głośno chcecie, ale nie wołajcie mnie za późno na obiad. Płyniemy znowu. Widzę, że nie dajecie za wygraną. Tym razem wiemy, za czym się rozglądać.
Za kamieniem! Za kamieniem z Pensety. I tym razem mamy mapę. Rozejrzyjmy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że Scooby trzyma się jeszcze na łapach. Jak tam twoje łapenie? Dlaczego nie możemy iść? Czemu nie mogę iść? Ej, halo, gro! To jest powrotem na statek. Jak to tak? Nie mogę w ogóle... tam wejść! No nie mówcie. No to jest tu. No ale jak ją tutaj przejść? No dobra, Scooby. Kop przy kamiennej ścianie. Według mapy kamień z Pensetty jest właśnie tam. Scooby-dooby-doo! Łapeniami kop. Pensetty. Masz? Dobra robota, Scooby-Doo. Szybko zabierzmy stąd ten kamień. Ładnie to tak? Być takim kradziejem? O, i widzicie, i mapa wyparowała tym razem, no. No dobra, no ale skoro mamy, to wracamy. Zabierzmy ten kamień na drugi brzeg. Taszczycie ze sobą niezły balast, moi przyjaciele. To nie żaden balast, tylko wielki kamulec. Wielki i ciężki. Zaniesiemy ten kamień do Sfinksa. O, widzicie, znowu przerwa obiadowa. Nie prawie tyle, co Scooby. Dalej, kochani, wrócimy tą samą drogą. Ubiś, dubiś, duś. Idziemy, Ubiś. Trzeba sprawdzić, co jest z tyłu. Moglibyśmy to sobie podarować. Jesteśmy, nic się tu nie zmieniło. Nadal nie wiemy, co znaczą te symbole. Musi być jakiś sposób na rozszyfrowanie ich. Mamy kamień, na którym może jest wzór jakiś, nie? Patrzcie, te symbole wyglądają identycznie jak te na kamieniu z Pensetty. Naciskajmy symbole na ścianie w takiej samej kolejności, w jakiej zapisane są na kamieniu. Ok. Bum. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie? Może i tak, ale ja się niestety nie dowiem. Wow. Słyszycie? Nareszcie coś się dzieje. Zmykajmy stąd! Tak! Zacznijmy z mumią gonić w końcu? To chyba jakieś wrota! W dodatku się otwierają! Sezamie, otwórz się, idziemy! Szukajmy dalej! Przecież muszą tu gdzieś być jakieś wskazówki. Podejrzani i wskazówki! Ej, ale ja chciałam wyjść do Sfinksa! Potrzebne nam jakieś wskazówki. Podejrzani i wskazówki! No, czyli to jest jakby na końcu dopiero. A jak wezmę latarkę, może wyjdziecie, co? Czy nie? Czy to dopiero później jest potrzebna latarka? Może coś innego? O, widzicie, czyli... Szukajmy dalej. Przecież muszą tu gdzieś być jakieś wskazówki. Podejrzani i wskazówki. Czyli dopiero później będę mogła tu wejść. No dobrze, no skoro tak, to wracamy do miasta. I tam jeszcze mamy sprawy do załatwienia. Handlarzem dywanów. Dalej, kochani, pora się ruszyć. Ekstra! Ej, chyba już tutaj byliśmy. A może Józef się pojawił i coś by chciał powiedzieć? Dalej, po drodze wstąpmy do niego. Musimy działać szybciej niż mumia. No, kochani, mamy zagadkę do rozwiązania. Rozwiążmy ją przed obiadem. Umieram z głodu. Kapitan ma już drugi obiad. Może Józef ma dla nas jeszcze jakieś wskazówki? O, właśnie. Nikogo tu nie ma. Nie zatrzymujmy się. Musimy odnaleźć kuzynkę Velmy. Czyli jednak nie ma wskazówek. No dobra. No, kochani, czas ucieka. Wieczność egipska czeka. Ciemność egipska czeka. To jakieś totalne déjà vu. Wróćmy do miasta.
Bazar. Bazar? To taka wczesna odmiana supermarketu. Wszystko można tu kupić. Wszystko? Przyjaciele, witajcie w królestwie dywanów i chodników. Znajdziecie tu wszystko, czym można wyścielić podłogę. Jaka jest różnica między dywanem a chodnikiem? Około 2 metry długości. Zastanawiam się, co mógłby ten koleś chcieć. Co mógłby chcieć? Bo raczej nie. To nie to. Spróbuj jeszcze raz. Latarkę? To nie to. Spróbuj jeszcze raz. No właśnie. Przyjaciele, nadal węszycie, jak widzę. A ja coś chcę od ciebie i nie wiem co. Kurczę, przycięłam się, jak to możliwe. Byłam już chyba wszędzie. O! No i co ja biedny teraz mam zrobić? Okropny tutaj bałagan. Chodniki z takim samym wzorem powinny leżeć razem. Pomożecie mi je uporządkować? No a jak egipskie chodniki, pewnie. Taki ładny, czerwoniutki. Piękny. Jego jeszcze nie było. Ten był. Ups, to nie tu. O! Cóż za przypadek. To był inny zielony, widzicie? Fiolet był tu na pewno. Też inny fiolet. Niebieskiego jeszcze nie było. To jest zielony. Dobra. Ach, to nie ten, to nie ten. Jak się fajnie zbijają. O, tego jeszcze chyba nie widzieliśmy. No hop. No i elegancko. I co dostanę od ciebie, handlarzu dywanów? Piękne są te moje dywany i chodniki. Mogę tak stać przez cały dzień i je podziwiać. Nie mamy całego dnia. No dość tych zachwytów. Dziękuję. Dam wam jedną rzecz. Taki mały prezencik. Znalazłem coś, co może wam pomóc w rozwiązaniu zagadki. Dziękuję ci. Podejrzani i wskazówki. Plakietka bagażowa z inicjałami. Jaki turysta zostawiłby nam taką wskazówkę? Turysta. Jedyny turysta to jest... I jeszcze BP, a on się, jak się nazywali, Pekingowie, czyli P się zgadza, a imię by? Bob jedna Pekingowie, turyści z Kansas. Dobra, czyli jednak miałam rację od samego początku, czyli to, to i to świadczy za nimi. Dobra, czas na ostateczną wskazówkę. Chyba wystarczy już tych zakupów. Możemy tu jeszcze wrócić, kiedy już rozwiążemy zagadkę. No, ja bym jakiś taki dywan, wiecie, kupiła sobie. Znane były, wiecie, jajla, perskie, tureckie czyli dywany. Naprzód. Egipskie poznaję też. To miejsce. Dobra, czyli możemy już iść do Sfinksa, nie? Dalej, kochani. O, czyli rozwiązanie zagadki już tuż. Jaki ten Sfinks wielki. W Egipcie archeolodzy odkryli wiele Sfinksów, ale ten jest największy. No, króciutkie to są gierki, ale bardzo idziemy, pocieszne. Trzeba sprawdzić, co jest z tyłu. Moglibyśmy bardzo lubię to sobie podarować. Rzućmy jeszcze raz okiem na to wejście. Rety, to może być rozwiązanie naszej zagadki. No, lubię bardzo Skubiego i gry, filmy. No, filmy to tam różnie wychodzą, ale bajki szczególnie oglądałam, pamiętam, znaczy to już jakiś czas temu, ale Skubidu, gdzie jesteś, to moim zdaniem była najlepsza część.
I już piosenka leje przez Scooby-Doo-Bee-Doo. Where are you? Za chwilę nie wejdziemy do środka. Mowy nie ma, żebyśmy weszli do środka. A zmienicie zdanie za cztery Scooby chrupki? A z czwartej strony to nie ma tam nic strasznego. Scooby-Doo-Bee-Doo. Ama. No kochani, czas ucieka. Kurczę, tu nie jest strasznie. Tu jest ciemno i strasznie. Strasznie? Niewielkie to pomieszczonko. Musi tu być jakieś inne pomieszczenie. Poszukajmy drzwi. A może zapalmy światło? A może po prostu zapalmy latarkę? Albo chodźmy po ciemku. Strasznie tu. Nic nie widzę. Ciemność. Bez latarki daleko nie zajdziemy. A jednak myślałam, że się skusicie. No dobra, skoro chcecie latarkę, to proszę was bardzo. Dobrze, że mamy latarkę. Dalej, kochani. Scooby-Doo-Bee-Doo! Ej, ale fajowska płaskorzeźba. To chyba słońce. W tej rzeźbie brakuje jednego fragmentu. Słyszeliście, Dafne? To chyba słońce. Taka przekonana i taki entuzjazm. Co tu jeszcze wyjdzie tam ze ściany? O, możemy iść w dół? Nie, a to jest wyjście po prostu pewnie, tak? Tak, to nie. Coś tu jeszcze mogę nacisnąć? Dafne mogę nacisnąć, no może niekoniecznie. W tej rzeźbie brakuje jednego fragmentu w kształcie skarabeusza. Może uda nam się go znaleźć. Może, no co wy powiecie jeszcze? A coś jeszcze tu wyjdzie? Nie. No ja wiem, że ja przedłużam, ja wiem. Ale tak mi się dobrze grało, że... Smutno mi już kończyć, no ale wiadomo, wszystko co dobre, szybko się kończy. No kochani, mamy cały medalion ze skarabeuszem. Sprawdźmy, czy pasuje. To w końcu nie boli. Co ja gadam? Pewnie, że boli. Pasuje jak ulał. Szyty na miarę, mówisz? To są wrota, a kluczem był medalion. To Thelma! Znalazła się! Nareszcie! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę, Velmo. Bałam się, że zostanę tu na zawsze. To straszne, ale kto cię tutaj zamknął? O, wszystko stało się tak szybko i niespodziewanie, że nie zdążyłam się przyjrzeć, ale naturalnie mam kilka typów. No to szukajmy dalej. W końcu znajdziemy winowajcę. To mumia! Czekajmy! Co? To Scooby. Kto się przebiera za mumię? Wybierz i wskaż na ekranie. Tajemna komnata skarbów w Sfinksie i to jest ostateczna wskazówka? Całe pomieszczenie jest nimi zasypane. To wszystkie skarby wielkiej piramidy. No i co ma mi tutaj kogo sugerować niby? No cóż, no po tych wskazówkach no nie da się inaczej wybrać niż Pinkling. No bo kogo, tak? To za nimi. A to tu wszystkich. Więc to Pinklingowie? No. Powinniście się wstydzić. Co? Proste. Tak myślałam. I prawidłowo. Thelma powiedziała Bobowi i Ednie o skarbie, a oni uknuli plan, jak go zagarnąć. Żeby się pozbyć świadków, przebrali się za mumię i zaczęli straszyć turystów, ale im się nie udało. Bo stali się nieostrożni. Miałabym wszystko, o czym marzyłam. Sławę, władzę, fortunę. O niech to wszystko, Kolka. Ostrzegałem cię, że coś takiego nie może się udać. Zgubiła nas zachłanność, chciwość i tak dalej. Jedyne błyskotki, jakimi będziecie się mogli pochwalić po powrocie do Kansas, to dwie pary nowiutkich kajdanków. Ale im przygadałeś. Nasz genialny plan na pewno by się powiódł, gdyby nie wy, wścibskie dzieciaki. No. Wygląda na to, że złapaliśmy naszą mumię. Jakoś się udało. Nie owijając w bawełnę, Pinklingowie to para niedoszłych złodziei. Scooby-Doo-Bee-Doo! Szkoda, że musimy się rozstać tak prędko. Nie miałyśmy nawet okazji pogadać.
Naprawdę strasznie mi przykro, ale czekają na mnie kolejne zagadki. Na nas tak jak też. Na nas. A dokąd się teraz wybierasz? Do Addis Abeby. Podobno znajduje się tam wielki skarb, którego strzeże zombie. Zombie? To ty sobie tam jedź, a my zostaniemy tutaj. Nie ma się czego bać. Zombie naprawdę nie istnieją. Ciągle mu to powtarzam. To do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. No dobrze, pa. Dokąd teraz? Do Paryża? Do Aten? Do Istanbulu? Jedźmy tam, gdzie nie ma mumii. I gdzie nie ma duchów. Ale za to są naleśniki. Super, naleśniki. Pa, pa, do zobaczenia, szalona drużyno. O mamciu, to dopiero była przygoda. O kurcze, tutejszej kuchni inaczej nazwać nie można. No, nie można. Chodziło mi o mumię. Mumię? Gdzie? Gdzie, gdzie? Coś mi się zdaje, że chłopaki wciąż mają Pietra. Co? Trauma. Nic z tego, stary. Ja nie owijam w bawełnę. Chwytasz? Nie owijam to a propos mumii. O. Świerszcze? Kubi nie załapał myśli. Niektórzy ludzie wierzą, że w piramidach działają siły nadprzyrodzone. W każdym razie piramidy robią ogromne wrażenie. Niektórzy wierzą, że piramidy zbudowali kosmici i używali ich jako platform startowych dla swoich latających spodków. To mnie nie przekonuje. Tak było. Myślę, że piramidy zbudowali ludzie na zamówienie faraonów, takich jak Amenhotep. Fred, znowu zaglądałeś do notatnika Telmy? Tak. Ej, zauważyliście, że ten sfinks nie ma nosa? Widocznie mu odpadł. Według anegdoty nos odstrzelił sfinksowi jeden z żołnierzy Napoleona podczas wyprawy do Egiptu. Dobrze, że matka Napoleona lubiła Napoleonki, a nie na przykład ptysie. O kurczę! Weź przestań, to nie był jak taki to, a to nie Obelix? Miło było, choć trochę się smażyliśmy w tym pustynnym skwarze. Miło, bo wszyscy przypominaliście mi przekąskę. Dlaczego? Bo w tym skwarze smażyliście się jak skwarki. Tylko się kudłaty śmieje z tego żarciku. Żadnych komentarzy? Dowcip był aż tak denny? No dobra, co dalej? Ale o co ci chodzi? Dokąd się wybierzemy? Kucuś, jak małżeństwem widzę. Nadal jesteście głodni? Ej, na walkę z oszustami zużywa się minimum 5000 kalorii dziennie, Fred. Gdzie on to wszystko mieści? No, wiesz... Cofam pytanie. Wolę nie wiedzieć. Ej, stary, masz jeszcze gumę do rzucia? Nie. Nawet pół listka? Za późno. O, do prawie śpiewa tak jak ja. Możesz sobie darować? Co? Docenię, zagłuszasz fajną muzę. Kiedy ja komponuję... Fred, wszystko komponuję. Wskazuje na to, że w wehikule zagadek trzeba wymienić olej. Spoko, to się dobrze składa, bo w Egipcie olej jest jednym z ważniejszych towarów eksportowych. Olej to bracie i zostań w chacie! O kurczę! No co? To było drętwe, nawet jak na ciebie. Nie drętwe, tylko oryginalne. Jak twój strój? Właśnie, nazwałbym go strojem kempingowym. Jak możecie się śmiać z kudłatego? Nie zadzieraj z chodzącym ideałem. Chodzący to on jest, ale do ideału mu daleko. Grunge już całkiem wyszedł z mody. No, kochani, ruszmy się wreszcie. Jest jeszcze wiele fajnych miejsc do zobaczenia. Jeszcze wiele musimy się nauczyć. A wiele przy drodze odkryć. Widziałem znak do naleśnikarni Alseco. Naleśnikarnia Alseco?
to taka sieć. Co wolisz, stary? Naleśniki czy fryty? Skubidubidu! Biorę wszystko. Hej! Przyda nam się pomoc w rozwiązaniu tej zakręconej zagadki. Zanim zaczniemy, wpisz swoje imię. No i zagadka już rozwiązana. Ja stąd wyjdę. O, tak wyjdę. Żeby na skudłaty nie pogadział i nie przeszkadzał mi w mowie końcowej. No to, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tej króciutkiej serii. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, mimo że było, no wiecie, no króciutko, tak? Ale, znaczy, no akurat ja dostałam zagadki, znaczy wskazówki takie, no w miarę jednoznaczne, tak? Że można było wybrać, że większość rzeczywiście wskazuje na tych turystów z Kansas, nie z Teksasu. Swoją drogą ciekawe, czy im bardzo było wygodnie, nie? Dwie osoby w stroju jednej mumii, na pewno. Widziałam, że ta babeczka siedziała u tego faceta na barkach i tak mu stopę pod nos podkładała. Na pewno było mu bardzo przyjemnie z tego powodu. Dobrze, moi drodzy, to co? Prawdopodobnie do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej części Scooby-Doo. Jeszcze jakaś tam gierka została. Szczególnie mówię o tych takich zręcznościowo-przygodówkowych. Akurat tutaj piramidalna zagadka była w większości przygodówką niż zręcznościówką, czy jakąś tą grą logiczną, coś takiego. Było kilka tylko mini gier, takich prostych, więc fajnie. Bo te zręcznościowe szły mi średnio, więc ja wolę takie, wiecie, przygodówki. Ale zobaczymy jeszcze przede mną na pewno Terror Kamiennego Smoka i to mam i w to sobie zagramy, a resztę to zobaczymy. Zobaczymy. Terror Kamiennego Smoka, czyli wnioskuję, że widzimy się w Chinach. To co? Z Egiptu do Chin rzut beretem. To co? Widzimy się w Chinach właśnie. Cześć! Do zobaczenia!